W imieniu własnym i zarządu Uniwersytetu III wieku mam zaszczyt zaprosić i powitać wszystkich Państwa, słuchaczy Uniwersytetu III wieku i zaproszonych gości. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i będziemy dzisiaj bawić się razem. Dzisiejszy bal poprowadzą Irena Krysiak i Zdzisław Florek. Karnawałowy bal 2018 roku Uniwersytetu III wieku w Dolnym Stoku uważam za otwarty. Życząc udanej zabawy, oddaję głos prowadzącym. Dobry wieczór Państwu. Wielkim zaszczytem dla nas jest dzisiaj w gronie słuchaczy Uniwersytetu III wieku gościć sympatyków i sponsorów Uniwersytetu w osobach. Bardzo serdecznie witamy Panią Zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta, Panią Elżbietę Ruszkowską. Witamy serdecznie życzliwą nam Zastępcę Burmistrza Panią Mirosławę Słowiak. Serdecznie witamy Panią Aleksandrę Wąsowicz, Dyrektor Centrum Podróżnej Promocji. Stworzyła nam wspaniałe warunki do realizacji naszych zamierzeń, wspiera, doradza, pomaga. I serdecznie witamy również naszych wykładowców, trenerów, państwa czerniawskich, którzy sprawiają, że wszyscy czujemy się bardziej atrakcyjni. Nie tylko, jesteśmy coraz bardziej wyciągnięte, rozciągnięte. No i oczywiście wielkimi brawami witamy Pana Łukasza Przepiórę, który uczy nas śpiewu, ale dzisiaj będzie nas bawił wspaniałą muzyką. Przywitajmy go również. Szefową klubu seniora. No i oczywiście naszą trenerkę Magdzie, która uczy nas tańca. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy częścią artystyczną, przygotowaną przez koło literacko-teatralne naszego Uniwersytetu. Część tą poprowadzi nasza koleżanka Cecylia Jureczek. Dobry wieczór Państwu. Wystąpi przed Państwem zespół teatralno-literacki Uniwersytetu III wieku, który przybrał nazwę CBA, pisane małymi literami, co by się źle nie kojarzyło. Chcemy wprowadzić Państwa w dobry humor i żeby to się stało, przedstawimy kilka szybkich numerków. Zaczniemy refleksyjnie piosenką pani Maryli Rodowicz, F mała. Będziemy ją oczywiście recytować. Mało razu jesteś, tata cię dołuje, cholera zabiera ci zarostku. Sprawdza dobę i kieszenie kontroluje, żeby zgasić to, co masz się w środku. Gdy w sobotę na imprezę ostrzy sobie smak, tata z piwkiem sobie leżąc mówi tak. F mała, nie szalej,
bo masz 16 lat, za wcześnie na barę. Na kluby przyjdzie czas, ty się nie baw zapałkami, po czym sparzy żar. Bal sieć w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Mała, nie szalej, za testem goni test. Takie życie mała, takie jest. Ty mężatką jesteś lat 20 parę, a twój mąż pocztówki zbiera albo znaczki. Czasem przyśni ci się knajpa czy kabaret, jakiś tam demarkantyjski po kolacji. Ty na mały koniak z kawą chcesz się wyrwać vis-a-vis. Mąż, którego łamie wstawa, na gazety powieści. Mała, nie szalej, bo masz 50 lat, za późno na balę. Co miał, to dał ci świat. Ty się nie baw za pałkami, bo cię sparzy żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Mała, nie szalej, sprzątaj, gotuj, piesz. Takie życie mała, takie jest. Po cichu swoim siedzisz po cichutku i uśmieszek dobrotliwy masz na twarzy. Nad sernikiem, konfiturą, nad robótką, kiedy ci się już kompletnie nic nie marzy, tylko gdy zapachnie różą, nagle ci się wyda, że pan Bozia tam na górze cicho szepnął ci: ole! Mała, poszalej, masz 80 lat, co jest zapal i nalej, tak mało dał ci świat. Baw się wreszcie zapałkami, niech cię sparzy żar. Nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bal. Mała, poszalej, garściami bierz co chcesz. Takie jest. Takie jest. Przybyła tu jeszcze w tej chwili pani Urszula Motylewska, która uporczywie ćwiczy na mózgi. Proszę, przywitajmy ją. Poprawiamy. W dalszej części, tej części występu usłyszycie państwo teksty, którymi autorami są słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odkryli w sobie nowe talenty. W pierwszej kolejności usłyszymy wiersz w wykonaniu Zosi. Na nic nie jest za późno. Na nic nie jest za późno. Na miłość, na śpiewanie, na tańce, na wygłupy i w basenie pływanie. Na nic nie jest za późno. Pierwszy występ na scenie. Pierwsze ognisko. Pierwszy basen i pierwsze spełnienie. Na nic nie jest za późno. Na tańce i swawole samoobrony elementy. Uważaj na padaczu, bo ci wejdę w pięty. Nigdy nie jest za późno na poznawanie świata. Nie patrzmy więc wstecz, bo i tak uciekają lata. Popatrz na jaśniące słońce i na burmuszone chmury. Na krople deszczu na liściach i na cuda natury. Nigdy nie jest za późno na poznawanie świata, bo i tak wszystko przeminie, i tak uciekają lata. Nigdy nie jest za późno chwyć chwilę w swe ramiona, bo i tak zniknie, sam się o tym przekonasz. Na nic nie jest za późno, bo wszystko i tak przeminie. Na nic nie jest za późno. Cieszmy się więc jak w rodzinie. Nieważny wiek czy przeszłość, nieważne czyny, słowa, bo najważniejsze jedno, wciąż czas jest, by spróbować.
sobie scenka, nic nie muszę, w wykonaniu Helenki i Eli. Helenka gra rolę mamusi, a Ela córeczka. Mamciu, zaopiekujesz się może Jaśkiem przez 2 godziny? Umówiłam się z koleżankami i koteczki do baru, kawiarni. Nie, nie mogę. Ja nie rozumiem. Nie mogę, mam inne plany. Mamuś, dobrze się czujesz? Świetnie. Jak to nie możesz? Mam dzisiaj zajęcia z grupowego tańca integracyjnego. Ty? Co w tym dziwnego? Uczymy się tańczyć w grupie, niekoniecznie z partnerem. Zwłaszcza, że partner w moim wieku to problem deficytowy. Mamo, dlaczego? Co to? To może przełożę spotkanie z przyjaciółkami na jutro? Absolutnie nie jest to możliwe. Dlaczego? Mamo. Po tańcach będzie bolał mnie kręgosłup. Będę miała spuchnięte nogi. Lekarz zaleca mi wtedy ułożenie nóg w górze. A to nie takie proste. Bo jak usnę, to skąd mogę wiedzieć, jak te nogi trzymam? Mamo, już Jaśka nie kochasz? No co ty opowiadasz? Kocham go nad życie. Bardzo się za nim stęskniłam. I dlatego jutro, jak już odpocznę, przyczłapię do was na obiad. Cieszysz się? A Jasiek jak się ucieszy, o twoim Stachu już nie powiem. No pewnie, że się cieszę. No pewnie, że się cieszę. Może więc w poniedziałek porzucę ci Jaśka. Mam wizytę u kosmetyczki. Mowy nie ma. W poniedziałek idę do fryzjera i też do kosmetyczki. To co ja mam zrobić z Jaśkiem? Masz tu numer telefonu do dziewczyny, która dobrze zaopiekuje się Jasiem, ale trzeba jej za to zapłacić. Rozmawiałam z nią. To może we wtorek. Jasiek nie lubi obcych. Wtorek odpada. We wtorki jeździmy na basen. Tam mamy gimnastykę, korzystamy też z jacuzzi i sauny. Ty sauny nie wytrzymam. Tak. Tam stosujemy terapię śmiechem. Gdy podpatrzymy, że wchodzą tam fajni faceci, chodzimy grubo i pękamy ze śmiechu, kiedy widzimy ich miny i jak szybko te trzecha się ulatniają. Mamo, nie poznaję cię. Co oni z tobą zrobili na tym uniwersytecie? Ale środę chyba masz wolną. Środa to dzień nauki pływania. Ty w twoim wieku uczysz się pływać. Chyba całkiem oszalałaś. Życie ci niemiłe, czy co? Co ty opowiadasz? Gdybyś widziała naszego instruktora i ratownika, warto się nawet na nich topić. Jedna z nas ciągle puszcza się na głęboką wodę i krzyczy. Ratunku, tonę! I wtedy chwyta za drążek instruktora. Jak ona aktorsko to robi. Też chciałam spróbować, ale bałam się, że drążek nie wytrzyma. A jedna z nas nawet przepłynęła dla niego basen z różą w zębach. Jest też taka studentka, która jak
zobaczy instruktora, to zaraz mówi, że jest głodna. Mamo, jak nie wstydzisz się mówić takich rzeczy? Córeczko, nie bądź pruderyjna. Wykonujemy też na basenie różne ćwiczenia. I raz było tak, że kolega miał stanąć w rozkroku, a my miałyśmy pod wodą przepłynąć między jego nogami. Dobrze, że nie stanął do nas przodem. Mamo, czy ty zażywasz jakieś leki, a nie dostaję? Wręcz przeciwnie, odstawiłam kilka. A czy czwartek masz wolny? W czwartek uczę się śpiewać. Potem mam wykład, gimnastykę i zajęcia z samoobrony. Samoobrony? I zaraz ci coś pokażę. Spróbuj mi wyrwać torebkę. O, o! Widzisz, uczymy się tej samoobrony, bo mówili, że będą napadać. Ale coś nie napadają. No dobrze, jeszcze piątek. Moja droga, w piątek mam zajęcia z kołem teatralnym. Potem gramy w brydża i skrable. A sobota już wiesz. Poddaję się, jesteś niemożliwa. Nie rozumiałaś, nie rozróżniałaś nawet kart. Aż ci zazdroszczę, że nic nie musisz. Masz ten numer telefonu do tej dziewczyny, bo zgubiłam kartkę. Znowu go na pamięć. Podyktuję ci. Mamo, a kim ty teraz jesteś? C-B-A. Chyba coś ci się pomieszało. Nie, moja droga. Jestem zdrowa na ciele i umyśle. Żeby to zrozumieć, rozszyfruj ten wzór. SKS plus UTW równa się CBA. Równanie pokazuje, że gdy zapisywałyśmy się na UTW, mówiliśmy starość, starość. Nie. Teraz mówimy coraz bardziej atrakcyjni. A teraz usłyszymy przemyślenia Michaliny, która zaczęła uczyć się grać w skrable, zaczęła się uczyć grać w brydża i swoje wrażenia przeniosła na papier. To jest gra wspaniała. Tak bardzo bym grać chciała, gdybym tylko umiała. Ale ta pusta głowa nic nie zapamiętała. Gdy sobie wyraz w pamięci ułożę, to co z tego? Jak z moich liter nic nie wychodzi. Moim graczom zawsze się udaje. Pewnie inną ręką litery losują. Bo wszystko im pasuje, a może jakieś czary znają i litery same im się układają. Muszę poznać te ich czary, aby mnie te litery się układały. A może oni złotą rybkę w kieszeni mają, która im podpowiada, jak układać mają i dlatego wygrywają. Całą noc o tym myślała, jak to zrobić, żeby choć raz wygrać. Pojadę do zoo, kupię sobie węża. Słyszałam, że ten gad mądry jest. Z której strony zasyczy, z tej literkę będę brała. Hurra! Już się cieszę, jakbym już wygrała. No bo z wężem w kieszeni nie ma mowy, żebym przegrała. A teraz kolejno wystąpi Danusia i Zosia.
wciąż jesteś żądny wiedzy 60-letni człowieku. Wstąp na uniwersytet trzeciego wieku. Tu zadbają o twoją wiedzę, ducha i ciało. Wreszcie w twoim życiu co się będzie działo? Zajęcia ruchowe, taniec i pływanie staną się potrzebne, jak ranne wstawanie. Latka gdzieś ulecą, bo nowe zasady sprawią, że pospieszysz czwartek na wykłady. Szprechać się nauczysz, poznasz życie żaka, a codzienność już nie będzie byle jaka. Więc cię nie namyślaj i swój nudny spacerek zamień na bezstronny, mądry uniwerek. Lekcja pływania bardzo mnie urzekła. Na pierwszej z wody omal nie uciekłam. Na drugiej na dnie basenu usiadłam. Oczy pod wodą otworzyłam i nogi lysia zobaczyłam. Na trzeciej wszystkie się przyznały, że w instruktorze Januszu się zakochały. Ratownik też nie byle sobie. Z Alunią wzdychłyśmy obie. Czwarta lekcja była niezwykle wesoła. Lucynka na pomoc ratownika woła. I tak nasze poczki w basenie szalały. Na dziesiątej lekcji pływać już umiały. Moral z tej historii wypływa jedyny. Nigdy nie jest za późno, by uczyć się pływać. Dziewczyny! Spotkanie Polaków nie może się odbyć bez polityki, prawda? Zawsze przy stole znajdzie się jakaś tam akcent polityczny. My go też dzisiaj przedstawimy. Wystąpią Krzysztof, Małgosia, Stanisław. Cóż tam pani w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? Mam dość. Po uszy przez dzień cały Chińczyków, polityków. Panie prezesie, czy pana partii funkcjonuje wymiana opinii? Oczywiście. Wczoraj na przykład przyszła do mnie pani premier ze swoją opinią, a wyszła z moją. Słyszał pan? Studenci w Warszawie też chcą mieć piwnicę pod Baranami, ale nie wiedzą, jak się pod Sejm podkopać. Dlaczego w Polsce mamy takie długie kolejki do lekarzy? Bo czas najlepiej leczy rany. Polska to naprawdę dziwne miejsce. Nieistniejący już od 25 lat komuniści biją się z nieistniejącymi od 70 lat faszystami. Temu przygląda się młoda, wykształcona klasa średnia, która nie jest ani młoda, ani wykształcona, ani średnia. Dlaczego Sejm jest okrągły? A czy widziałeś kiedyś kwadratowy cyrk? Panie Państwo, proszę Państwa, teraz mamy tak jak było obliczone, tak tu będzie. Panie Państwo, proszę Państwa, posiadamy. Kto nie wierzy, że jest tanie, ten jest w błędzie. Z każdą chwilą coś przybywa nam tańszego. Tanie jajka, tanie masło i marzenia. Tylko cena wódki się nie zmienia. Tak w takim państwie, proszę państwa, wszystko tanie. Tanie słowa, brak honoru, tanie godność. Tanie państwo, to nie wynik oszukaństwa. To nie przekręt żaden, ani żadne draństwo. Takie tanie jest to nasze tanie państwo.
Anusia przyszła do biura pracy. Chwileczkę. Mogę wejść, proszę panią? Dzień dobry. Proszę. Już mogę. Proszę pani. Mam syneczka, 40 latek ma chłopak. Znalazłaby się może dla niego jaka robota, bo siedzi w domu, nudzi się, pije, włóczy, emeryturę mi podbiera. A co pani Jasiek umie robić? No, murować umie. Silny jest, zaparty w sobie. Podstawówkę skończył. A, to mamy. Muraś, 4000 na rękę. Pani kochana, to ci Jasiek będzie chodził wiecznie pijany. A za mniej coś nie ma? No, jeszcze pomocnik muraża za 3000. O, 3000 to będzie pił i pił, a tak za 600-700 zł by nic nie było. To by musiał Jasiek studia skończyć. Cóż by nasze życie było wam bez przyjaciół, bez przyjaciółek. I dzisiaj, i w tej chwili na ten temat kilka scen. Witaj kochana, dawno nie widziałyśmy się. Nic ani cię nie zmieniłaś, nie mogłam cię poznać. Spotkało się 5 przyjaciółek. Nie miały o czym rozmawiać, przyszły wszystkie. Ale zbrzydłaś, aż miło popatrzeć. A pamiętasz, moja droga przyjaciółko, jak byłyśmy piękne i młode? Szczególnie ja. A teraz jesteśmy stare i paskudne, szczególnie ty. A wiecie, że w mężczyźnie w pewnym wieku może stanąć tylko serce? To nieprawda, że droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek. A co ty myślisz, że mężczyzna do kochanki chodzi na pierogi? Wiesz, czym się różni prawdziwy mężczyzna od zwykłego? Od zwykłego boli głowa, od prawdziwego w głowie się kręci. Cóż, mąż pijany jest wesoły, cudowny, zabawny, radosny. A swój idiota jak ich mało. Skąd mam wiedzieć, jak powinna zachowywać się kobieta w moim wieku? Przecież nigdy w takim wieku nie była. Nie martw się, jak się zestarzejesz, dalej będziesz popełniała głupstwa, tylko wolniej. Spóźniła się przyjaciółka na spotkanie. Dlaczego panny są szczuplejsze od mężatek? Bo gdy panna wraca do domu, patrzy, co ma w lodówce i idzie spać. Mężatka, gdy wraca do domu, patrzy, co ma w łóżku i idzie do lodówki. Dzisiaj wiem, z kim pić wódkę, a z kim trzymać gębę na chłódkę. Właśnie rozwiodłam się z mężem. No cóż ty, dlaczego? Mieliśmy nieporozumienie na tle religijnym. Jak to?